Patrząc oczywiście po tabeli, wydawałoby się, że Lipno nie powinno mieć większych problemów. Okazuje się, że piłka nożna jest przewrotna. Nigdy do końca nie można ustawiać wyników. Tabela nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny. Lipno ma 15 minut przed sobą, aby powalczyć, wykorzystać się wynik. A do następnego meczu przygotują się drużyny Motor Juniorzy, LPD Lubawa. Thank you.
Thank you.